Wracamy i zaczynamy dzisiejszym webinarem. Także proszę się tutaj nie denerwować. Webinar się dzisiaj odbędzie. I nawet z tego wszystkiego nie zdążyłem założyć mojego kultowego swetra, ale być może ta sytuacja też stanie się kultowa, przez to, że jest tylko jedyna w swoim rodzaju. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym webinarze Cohabitatu. Przypominam, że spotykamy się dwa razy w tygodniu, chociaż ostatnio wychodzi nam tydzień, raz w tygodniu, wokół wątków związanych z autonomią. Bardzo szeroko rozumianą. Spotykaliśmy się wokół tematów budowania zesłomy, rozmawialiśmy o energetyce obywatelskiej, a dzisiaj porozmawiamy o wykorzystaniu rośliny, jaką jest konopia, a najbardziej ujmując to precyzyjnie, czyli te odmiany konopi przemysłowe, które można użyć do budowania domu. Ja się bardzo cieszę, bo to jest temat, który bardzo się szeroko i szybko rozwija na całym świecie, chociaż w Polsce mało kto cokolwiek o tym wie, więc nie dziwcie się dzisiaj, że będzie trochę po angielsku, ponieważ w Polsce jeszcze nie obrodziło nam w ekspertów, architektów, którzy się na tym znają. Pisaliśmy o tym w opisie webinaru, więc powinniście doczytać, że będzie trochę po angielsku. Jakby ktoś się dziwił strasznie w komentarzach, że jest po angielsku, to proszę powiedzcie, że było napisane i możecie takiemu komuś pomóc ewentualnie w tłumaczeniu trudnych słówek. I co teraz? Krótkie informacje organizacyjne. Przypomnę, że webinar jest nagrywany i będzie przesłany do osób, które nas wspierają darowizną. I tutaj chcę Wam wszystkim podziękować, ponieważ to dzięki Wam te webinary się rozwijają i coraz szersze kręgi zataczają. Ten webinar, to nagranie zostanie wysłane mniej więcej 36 godzin po dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście z nami w tym temacie. A dla wszystkich innych, webinar będzie też dostępny bezpłatnie na YouTubie po jakichś 8 tygodniach. Zapraszam na nasz kanał na YouTubie Fundacja Cohabitat. Można tam zobaczyć wiele ciekawych spotkań, które odbyły się jakiś czas temu. Dzisiaj mamy wspaniałych gości. Mamy Marii, architektkę z Belgii, która ma relatywnie bardzo duże doświadczenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego materiału w architekturze, więc dowiecie się o tym, w jaki sposób ten materiał wykorzystuje się w różnych miejscach budynku. Ja najbardziej czekam, przyznam, na to, w jaki sposób używa się tego materiału w izolacji dachu. Pomimo tego, że zajmuję się architekturą już jakiś czas, to dopiero teraz poczułem, że naprawdę wiem, jak będę izolował swój dach w swoim domu, który zamierzam zbudować. Druga część spotkania jest z Przemkiem Brzyskim, który jest naszym wielkim odkryciem, ponieważ okazało się, że ktoś w Polsce bada te rzeczy w sposób profesjonalny na Politechnice, więc Przemek nam opowie o tym, jaka jest przenikalność ciepła i troszeczkę o technologii tego materiału, jakim jest hempcrete, czyli po polsku mówi się beton konopny. Czy o czymś zapomniałem? Jeżeli o czymś zapomniałem, to teraz jest krótka chwila, żeby mi przypomnieć o tym. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że dzisiaj zaczynamy serię. To nie jest jedyny webinar, który będzie poświęcony temu tematowi. Spotykamy się prawdopodobnie 3 razy, więc jeżeli po dzisiejszym spotkaniu ktoś z Was poczuje, że czegoś absolutnie zabrakło, to napiszcie nam, postaramy się to wkręcić w program następnych spotkań. I mamy nadzieję, że ten tryptyk spotkań, czyli 3, być może 4 spotkania, wypełnią dosyć szczelnie
ten zakres takich podstawowych informacji, które każdy powinien wiedzieć, znać, jeżeli chodzi o temat budowania z konopi. O prawie będzie być może dzisiaj trochę z Przemkiem w drugiej części spotkania, natomiast planujemy temu wątkowi poświęcić więcej uwagi w następnych sesjach. Słuchajcie, to chyba tyle, nie przedłużam. Ta pierwsza część spotkania będzie po angielsku, przypominam, pisaliśmy o tym, nikt się nie proszę się nie denerwować. Także ja przechodzę już na angielski. Hello Marie, this is the time you can switch on your microphone and your video. Okay, hello Marie, could you a bit volume up your microphone? Okay. Yes, is it better now? Yes, it's great. So please welcome Marie and I give you your voice. Please inspire us. Hello everyone. I'm very excited to be invited in this webinar. It's the first time I ever encountered this platform of having 300 speakers, 320 and counting. Architect in Architektur Barchi, it means group. Of architects in Barchi. The Barchi stands for biological building of architecture, and the Bauherr, which is the builder, because we work with a lot of self-builders. So that's why we specialize in straw bales. We have about 100 projects right now, where we're three architects. And the majority of Marie, sorry to interrupt you. Sorry, Marie, to interrupt you, because I must ask you to a bit volume up again. Because something. Okay, yeah, it's okay. Okay. So I'll shortly say again that we are with about three architects in our office. We have about 100 projects, and majority is with straw bales and with hemp. About 20 years experience in straw bales and 4 years in hemp. So I'm very happy to. Help and inspire you as people have inspired us to start building with hemp. There's a lot of names for hemp building, hemp lime, hempcrete. The hempcrete for me refers too much to concrete, but that's limiting the possibilities of hemp. You can do a lot of things with hemp. It's very plastic. It can take all kinds of shapes and it has a lot of characteristics. So now I will just say building with hemp. On the first image, you see an image that inspired us in Switzerland. It is hemp on the outside of a building, an existing building, and it's been treated with an oil and pigment with a color. The second image is in a monument where we gave advice to another architect to build with hemp. And the last image is a very traditional Belgian building that dates from the early 1900s. We found is perfect to insulate with hemp because you have to insulate in between the wooden beams, and it works perfectly. So today I will specifically talk what is the scenario in Belgium that makes the hemp building interesting. What is so interesting about hemp construction? How do you build with hemp? What are the lambda and U values that we experience in Belgium? What are the several techniques of the construction? And I will end with one project of... I wanted to show five projects, but I didn't have time. So I hope that... Pavel and Agatha invite me again to specify. So in Belgium, the scenario is that we with a lot of houses already. The free spaces in Belgium is very limited, and if there are free spaces to build a new house, the soil is very bad, so the foundations have to be very heavy, which is very expensive. And so the government has created a way to promote to transform old buildings by changing the percentage of VAT. So if you build with a new house, you pay 21% of materials, and if you build
renovation, it's only 6%. That's why a lot of people choose to renovate. Of all the projects, 90% of all our projects is renovation. So 10% only new buildings. The bricks are in Belgium made with clay. So after a certain period, let's say about 40, 50 years, the clay starts absorbing a lot of moist. So the bricks lose their stability and become actually just sponges. Then people have been replacing the old single glazed windows, so one layer of window glass, with PVC windows, aluminium windows, while before it were all wooden windows. So you kind of break the regulation of the moist of the building. And also, as you see here, the main buildings contain the bedrooms and the living room, but then they created kitchens and bathrooms along the houses. But now renovations, people want to move all these functions in the house. So a lot of humidity and moist is produced, and again, disturbs the moist regulation in the building. Again, also here you see a picture of the roofing or the roof, the attic. It's very poorly insulated. So in general, we have a very poor moist regulation in existing housing, poor waterproofing, there's water coming in everywhere, and poor insulation. I would like to show a video of a project in Belgium that is made by Carmeuse. Carmeuse is a company of lime, which is one of the elements of the hemp lime building. And Meuse stands for the river here in Belgium, the Meuse. And along the Meuse, we have very good lime. So I would like to show you the video. Europe is facing a major challenge to... Barry, could you switch off your microphone? Europe is facing a major challenge to reduce its greenhouse gases by the end of 2020 by 20%. Energy consumption in residential and commercial buildings represents around 40% of total final energy use. It's responsible for 36% of the European Union's total CO2 emissions. Greener and better insulation initiatives are today a top priority for all national governments. That is the reason why Carmeuse promotes a new building insulation material with a lot of green advantages. This is demonstrated in this building in Antwerp, located close to the new Mass Museum. Hempcrete is a mixture of natural materials. Supercalco, a very pure hydrated lime. Water and hemp, which has unique properties for carbon biosequestration into the soil. The carbon footprint for hempcrete is far better than other building materials like clay bricks or concrete. Fast-growing industrial hemp is recognized as a major asset in the fight against climate change. Hemp can be used as a building material by mixing it with water and supercalco. Hempcrete is easy to use by mixing it on site and installing it by yourself. Hemp wall insulation materials can cover each irregularity of the bearing walls and make the insulation breathable. Well,
Wow, sorry, I'm so new in this. I see questions on what was the U factor. Oh, probably I have to raise the volume. Okay, so climate change is a hoax, that's true. Could you give us a URL? I will send the URL after I finish. What's the best things of hemp fields? I don't really get a question. And what was the U factor? I will get back to that a bit further in my presentation. So, is everyone hearing me now? No? Yes? Okay, good. That was an example of a project that was not done by us. It was one of the first hemp projects in Belgium, but it was done by the contractor that we work with very much or very often. So with his technology and knowledge, we started with another project. So hemp, what is the hemp actually? These is a picture of the shivs. So when you have the plant, they chop the plant and then you get these tiny elements. What do they actually do? Next to it, you see a scientific image, or microscopic actually, that the hemp has a lot of canals. So it's a fast growing plant and it grows because the canals on the outside stimulate the growth. But what does it do in the construction is that it's able to, you see it in the middle, it's able to capture air. So not only does it regulate moist, but it can insulate because the air stands still. So, but also the still air makes it acoustically a very good material. If you already have 5 centimeters of hemp lime in your building, acoustically will be a big solution. What regulates the moist is actually also the canals that it takes up the moist and slowly sends it to the atmosphere. The lime that we use that was shown in the video by Carmeuse is a hydrated lime. What is the difference? You have two types of lime. It's called hydrated lime and hydraulic lime. Hydrated lime gets dry with air. Hydraulic lime, please. Shit. Why am I so bad? I keep pulling it up and then it goes back down. I'm so sorry. I don't know why it does that. Okay. We use the hydrated lime, which is a lime that gets harder with air. So it has the still standing air, but it uses the air of the atmosphere to harden out. And at the same time, you have the hemp that is transporting moist. It's very complicated. I hope the presenter after me, I tried to pronounce it, can explain it better. But the benefit of the hydrated lime is because it hardens out so slowly with the air, you can, you can place it any way you want and it will dry very slowly. It's a big difference like with concrete and cement, which dries in an hour. It's not so, you cannot mold it in whatever way you want it. Also the difference hydrated lime and hydraulic lime is to make hydrated lime, they burn it on lower temperatures than hydraulic lime, which is from an ecological point of view, very interesting. And what hydrated lime does is it neutralizes the air in pH level. So in combination with moist and pH, it's very good in renovation. What we add to the mixture, so is hemp, lime, water, but we also have a Belgian, very creative person, Wolf Jordan, who created an additive based on minerals, all natural minerals. We have no idea what the recipe is. He's very secretly talking about it. But what the additive does is that we can build a hemp wall in one way. We do not have to stop. So the formwork can stay. You put the hemp and then you pull it up and you keep pulling it up. Because if no,
if you don't add the additive, the wall just comes tumbling down in. That's why in some countries they add cement, Portland cement or another kind of cement. About the lambda and U values, there are several kinds. In the video you saw 0.07. In another company here in Belgium, the Champ-Rico, they create hemp blocks and they have 0.054. But we usually use 0.06. We are still busy with companies to test more U values, lambda values. But eventually the conclusion we make is that there's not enough lobby behind it. So not enough companies pushing to get the certificates. And you get a very poor value because there's water in the insulation. All the other traditional insulations materials are only tested on insulating. But as I have told before, hemp lime can insulate, can regulate acoustics, can regulate moist. So until there's a machine that can evaluate all three factors, we will always have a poor lambda value. In Belgium, we have energy performance regulations called the BEN, which means that in 2020, they want new build houses to be E30 that have a U maximum value of 0.24. So the thickness of the hemp walls is 25 centimeters in new build. To renovate, the energy performance is a lot lower. But we do take the hemp walls on 20 centimeters. Okay, to go over to the several construction techniques, you, as I mentioned before with the U values, you have build blocks and you have the loose mixture, what you saw in the video. The first image here you see the hemp blocks are put in a floor, which we find very interesting because the blocks are prefabricated and dry. So when you put them in the floor, you don't have a very slow drying time, which we've experienced before. If you put loose mixture in the floor, it dries very slow. But we are working on the drainage material below to help it drain faster away the moist that is used to make the mixture. So in the floor, I think it is a very good option. What you see on the first image is a plastic. Then we would put a textile which is still breathable, so that you don't get funguses. Then a layer of sand to flatten it, and then the blocks. In the second image, you see a use of the hemp blocks in a transformation of an old house, because the client was not very enthusiastic of all the formwork and the machines necessary to make the loose mixture. So we think it's a good material if you build a new house. In a renovation, it's less suitable because if you see the roof, you still get difficult points, so not so interesting. Plus, if you make a wall out of the loose mixture, you don't have the gaps of the lime that is used to staple the blocks. So you would have a lesser insulation quality. So, oh, I'm going back. Sorry. Yes. So to make the loose mixture, you saw in the video already, you mix the hemp and the lime. This is a hemp that we use from the Netherlands. The Netherlands is very good in cultivating hemp. So with them, we found a good mixture because the fibers are small enough, not too big, because from the moment you have to find the right size, because if it's too small, you use more lime, which makes it insulate less. But if it's too big, then your stability of the wall is not so good. The Supercalco is from Carmeuse, as you saw in the video. And this is a mix, a machine to mix, which mixes in this direction.
it's flat. And then at the bottom, there's a hole, a hatch where you open it and the hemp lime comes falling through. It's a Dutch machine. So then you add water, and this is the mixture. On the first picture, you see a picture of our office, which is made in straw bales. Then the loose mixture, how do you move it then from this is the mixing machine to where you need it? In the beginning, we used a crane that lifted these buckets up onto the roof, and that was just turned over to put the roof, the hemp in the roof. We don't do it from the inside. We thought, let's work with gravity and put it from the outside. I will later show you pictures what is below so that it doesn't fall through. Another way of transporting it, this was in the basement of the office. We made like a slide with a stick. So we just send it down and then we use a shovel to put it in. And recently we've been using a machine. I'm looking for the word in English. We call it a shovel machine. It's the layer, it's kind of a cement mixture machine. Again, that then pumps up through a tube to the roof. So it's less crane work and also for people not so exhausting. The loose mixture on the floor, we had been searching very much to what is the thickness. Oh, a paradox. In the beginning, we used about 25, 30 centimeters. But it's important to know that it's also important the layer underneath. In the first example, you see seashells that have been blown in. The seashells insulate very well as well and keep air standing still as well because it is also 100%, 99% lime. So there's no moist going through the pores like a stone, for example, and the shape and the strength of the shell make sure that they all stay in place and that the air stands still. About floor heating is put up on the layer on top of the hemp, so there's an extra 10 centimeters of a lime that comes on top of the hemp lime where floor heating is placed, and to smoothen out the hemp lime insulation. So in the beginning, we did 25, 30 centimeters, but it dried out very slowly, too slow actually. So now we play with the thickness of the seashells. We make it 30 centimeters, and then we have 15 centimeters of hemp lime and 10 centimeters of a lime finish. I will show another image of the floor finishing with lime. In the second image, you see beams in between the hemp lime. That is actually if people do not choose to put floor heating and would like to put immediately a finish of wooden flooring. We don't very much do the last example, not because we never do wooden floorings, but because we created another method. But hopefully in another webinar I can explain that. The walls, there are several ways of putting the formwork where you can pour in the hemp, as you saw in the video. Here you have, it's framing, no. So you have vertical elements with screws that have the panel on it, and then it slides up. This is a very easy system. So this gets attached to the ceiling and to the floor, and then the panel attached to these vertical elements. When you put the hemp to an existing wall, you need to create something where it attaches to the wall. So what we do is less ecological, but we haven't found anything yet. We just make screws in the wall, and we have a metal wire go from screws like in a pattern like this. I will show more examples further on. This is a very happy Swiss man who taught us the hemp line.
Then in the basement, we just used a wooden frame that is in between the lime. And there we just used a panel to screw it onto the wooden frame and then move it up. So that's like a cheaper version of the first formwork that you saw. So it depends actually if, for example, the builders have it done by contractors, or they can rent also this formwork, or they prefer using these panels because it's cheaper. So there are several options. And this is another technique that we tried, is mounting a wooden vertical, I don't know the word in English, to the wall that also has the nails screws with the wire to have the hemp hang on the wall. Here we extended the frame around the window so that it will be in the layer of the hemp, and the windows we always put them on the outside of Mary, please switch off this window simply. Okay, switch off. We don't push our windows deep in the wall just to not have moist problems. That's another discussion, and maybe I should show that more with building construction details. So we try to avoid moist problems by pushing the windows as outside as possible. Here we put it in between, and we simply had on two sides of the walls, I think on the outside we put those wooden panels, and on the inside we have another panel that we just simply screw on the existing wooden beams. So finishings are possible, as I said, with the oil and pigments. We are now having some projects that they are going to test this. So once I have images, I can send it to people. The other traditional way is to have a render, so a layer of lime, but then the hydraulic one, because it would hydrated lime doesn't dry fast enough for our Belgian weather. And on the inside, you can choose if you want to render with earth or lime. If you render with earth, you have to be very patient until the humidity level of your hemp lime is very low. I will show later a project where we put earth plaster. And this is a lime floor that has been polished and has been added a pigment. I think it's very beautiful, and it's very natural. So we've come to the last part of my presentation. This is the Kaas Droger, which is cheese dryer, if you translate it. It's a monument, and it's our co-housing project. There are five families that bought an old farm, and each have a part. So the stables where the animals used to be was transformed in a house. The barn where the straw used to be was also a house, and the original house, and another part is also for another family. So because it's a monument, we have to be very careful with the outside, the exterior. We could not insulate with hemp on the outside because we had to preserve the image of the building. So we had to create an entire new frame on the inside because the stability of the bricks was just awful. So we temporarily had to make support. And on the inside, we made an entire new wooden skeleton to carry the new roof. And we left all the original wooden beams in place, aesthetic, because it was a monument. So we started insulating, and this technique, now you see tiny rectangles or squares with hemp in between.
We wouldn't do that anymore because it's very intensive because you work per square. But mainly work with one big diagonal that goes from one top. Let's say you look at the first image from left on top to the right bottom, one big diagonal, and then your structure is safe, and then you can put the formwork and fill. And what you see on top is long. It's reed. It's a natural plant that grows in rivers, and they make mats out of those reeds. So we just stapled them to the wooden structure of the roof, so we could pour the hemp from the inside. And what was very interesting, as you see here on this image, the third picture, we have this very beautiful typical construction out of bricks that had to keep its original. It's very mysterious why this microphone this microphone just keeps going off. I think he wants me to stop. So you see the original brick in the ceiling that had to be stayed, and these difficult spots are easily solved with hemp. So whatever you do with hemp, it just, if you want to make a wave, don't do it in straw bales. It's way too complex. With hemp, it's super easy. And then the hemp gets a lime render, and this is what it looks like in the bedroom. And here on the second picture is this brick ceiling that you saw earlier on. Okay, well, that's the end of my presentation. I am looking forward to your questions. And yeah, I'm here because question we will ask if ask you one question. Wait, I didn't hear what you just said. But I don't know if you're still there because I don't see you. I should be there. Hello. Okay, you're back. I'm so great. Please volume up a bit the microphone. I would like to ask you about what is the difference between the hemp material with lime and the straw with lime. What's the question? What is the difference in the wall, for example? Could you say something about the difference between the mixture of straw with lime and the hemp and lime? So why you wouldn't make walls with straw and lime? Is that what you're saying? Yes, yes. Because straw doesn't work very well with moist. It deteriorates very easily. Uh-huh. Does not. That's why, for example, we've been looking for a solution to use a natural material in humid or moist walls, because we've been doing straw bales very long, and we could protect straw bales with earth. But if you have a straw in contact with moist, it just deteriorates. It has no characteristics, or not so positive ones, to regulate humidity. Ali, it does in a very limited amount, but the hemp can do it a lot better. Better. Okay. Thank you. I will also ask this question to Przemek, because we are very interested in that. Thank you for the first section. And okay, a very so nice introduction. Questions, right? Yes, please wait. Okay. We have some questions for you later. So thanks. Okay. Bye. And Przemek, it's turn for you. Are you there? Mary, please. Okay, you're switched off.
Cześć Przemek. Słychać mnie? Tak, słychać cię, ale staraj się mówić głośno i wyraźnie, jak do osoby lekko przygłuchej, ponieważ widzę, że siedzisz daleko od... Zgłośniłem trochę, no bo teraz będzie lepiej. Teraz jest trochę za głośno. Teraz będzie dobrze? Tak, spróbujmy teraz. Okej, okay, jedziemy. Dzięki, witaj serdecznie, oddaję ci głos. Witam wszystkich. Przemysław Zyski się nazywam. Zajmuję się badaniem kompozytów wapienno-konopnych z praktyki w budowaniu domów, no to niestety jeszcze takiej praktyki nie miałem, dlatego bardzo cenny był dla mnie wykład Mary. Dzięki ci za to. Natomiast tutaj pod kątem właściwości głównie materiał testuję. Ale na początku warto powiedzieć trochę o kwestii... Przemku, przepraszam, że ci przerwę. Jakbyś mógł jeszcze troszeczkę ściszyć, bo troszeczkę jednak przesłowuję mikrofon. Okej, spróbujmy teraz. Czy dobrze słyszycie Przemka? Przemku, powiedz coś. Dobrze, teraz słychać? Okej. Okej, wydaje mi się, że jest tak. Dobrze, dzięki, możesz gadać. W razie to zwracam uwagę, to będę jeszcze ściszać. Warto na początku sprecyzować ogólnie regulacje prawne uprawy konopi w Polsce. Wielu osobom, które też piszą na mojej stronie budynki z konopi, no konopia kojarzy się z tą indyjską. Dzięki czemu, nawiasem mówiąc, ta technologia jest taka, cieszy się takim dużym zainteresowaniem. Ale rzeczą oczywistą jest, że uprawa konopi w Polsce jest regulowana prawnie, o tym dużo się pisze, dużo się mówi, ale warto o tym powtórzyć, warto o tym powtarzać, dlatego że na pewno jakieś pytania się w tym kierunku pojawią. Otóż uprawa konopi regulowana jest ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta stosuje podział pod względem zawartości substancji narkotycznych, czyli określa konopię, dzieli konopię na włókniste, czyli te, które nie są narkotyczne, i inne, które mogą służyć celom odurzającym. Głównym składnikiem, głównym środkiem odpowiedzialnym za działanie narkotyczne w konopiach jest THC, tetrahydrokanabinol. Włókniste to są te, które zawierają poniżej 0,2% THC w suchej masie zioła. No oczywiście gatunki o większej wartości THC są w Polsce, no uprawa ich jest nielegalna. Uprawa konopi włóknistych jest legalna, z tym, że no, trzeba spełnić dużo formalności, aby ruszyć z tą uprawą. Można je uprawiać wyłącznie na cele włókiennictwa, na cele przemysłu celulozowo-papierniczego, chemicznego, farmaceutycznego. I nie można sobie ich uprawiać tam, gdzie się nam spodoba, na przykład za stodołą, tylko no, ministerstwo określa regiony w Polsce, na których można te uprawy stosować. Po wydaniu pisemnej zgody przez wojewodę, czy też innego zarządcę danego regionu. Mało tego, musimy przed posadzeniem konopi mieć kupca na cały produkt. Także musimy zawrzeć umowę kontraktacji z odbiorcą całego produktu. Chociaż ustawa o tym nie mówi, ale z tego, co się tam w gazetce SPLIF dowiedziałem, teraz nawet sami możemy być odbiorcą konopi, z tym, że musimy tam prowadzić bodajże działalność gospodarczą, złożyć opłatę 125 zł chyba i musimy, i nie możemy być karani za uprawianie tam konopi indyjskich w przeszłości i tak dalej. Nielegalna uprawa konopi włóknistych skutkować może karą grzywny, natomiast konopi indyjskich karą pozbawienia
wolności do lat 3 bodajże według ustawy. Ok, przejdźmy może teraz do dostępności surowca w Polsce. Skąd ten surowiec pozyskać, jak najłatwiej się za nim tutaj zakręcić. No jeszcze w latach 60. czy 70. uprawy konopi włóknistych w Polsce sięgały bodajże 30 tysięcy hektarów. No ale przemiana ustrojowa, otwarcie polskiego rynku na import tkanin syntetycznych, na bawełnę, a gwoździem do trumny dla konopi, dla upraw konopi była oczywiście ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, co skutkowało tym, że pod koniec lat, że w latach 2000 uprawy spadły niemalże do poziomu 300 hektarów w skali kraju. I tutaj ciekawostka na mojej ukochanej Lubelszczyźnie była oszałamiająca powierzchnia upraw w ilości 2 hektarów w roku 2011. Jak uzyskać surowiec? Na pewno pomocy w pozyskaniu surowca, ale w ogarnięciu całej tej procedury prawnej, formalnej, począwszy od pozyskania nasion, aż do sprzedaży produktu, może udzielić organizacja Hemp Poland. Oni tutaj notabene robią kawał dobrej roboty, dlatego że rola rolnika ogranicza się do tego, że musi po prostu udzielić swojego areału, posiać konopie i je zebrać. I tyle go tak naprawdę to może interesować. No chyba, że chce na własny użytek posadzić, no to wtedy już musi złożyć tam odpowiednie pisma. Natomiast tak jak Paweł powiedział o kwestiach prawnych, o regulacjach prawnych, tutaj będzie jeszcze dokładniej powiedziane. No niemniej jednak, dopóki mamy takie prawo, jakie mamy, aby uzyskać surowiec, no to najłatwiej, chyba najprościej jest go po prostu kupić, bo nie możemy sobie, w nocy nam się przyśni, że chcemy sobie za 4 miesiące wybudować domek z konopi, więc idziemy jutro, kupujemy nasiona i sadzimy sobie za stodołą, bo nam to się spodoba. Niestety nie da rady, bo złożyć pismo o... złożyć wstępną deklarację o chęć uprawy, to trzeba już roku poprzedniego. Później wszystkie załatwiać formalności i udać się do Urzędu Marszałkowskiego bodajże o zgodę na uprawę. A jeszcze nie wspomniałem o tym, że w razie, że jeśli byśmy uprawiali te konopie, to przedstawiciele urzędu mogą wejść na naszą działkę, sprawdzić, czy legalnie uprawiamy, czy mamy wszystkie dokumenty. Jeśli okazałoby się, że coś jest nie tak, że coś jest niezgodne z prawem, to oni mają prawo wydać polecenie natychmiastowego przeorania gruntu na koszt oczywiście, na koszt rolnika. Z relacji gazetki Spliw też jest tutaj taki problem technologiczny, bo z tego co wiem, to w Polsce nie ma albo jest mało kombajnów do przetworzenia konopi włóknistych. Jeśli byśmy chcieli na przykład konopie wykorzystywać w dwóch celach, w celu nasiennictwa, a także słomę, jeśli chcielibyśmy wykorzystać to w celach budowlanych. Więc takich w 2015 podobno miały już być. Ważną informacją dla zainteresowanych uprawą jest to, że zgodnie z projektem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 możliwe będą dotacje dla rolników na uprawę konopi włóknistych w ilości nawet do 400 euro za hektar. No, tak jak tutaj Hemp Poland i włókniści.pl publikują na Facebooku informacje, w roku 2015 ma być już sporo konopi przemysłowych. I tutaj może przeczytam. Na Pomorzu jest planowane 85 hektarów upraw, na Warmii i Mazurach 158, na Podkarpaciu 250, w województwie łódzkim 210, w śląskim aż ponad 1300, w świętokrzyskim ponad 200, w małopolskim
około 500 i w Lubelskim też blisko 500 hektarów. Także jak widać, wszystko idzie w dobrym kierunku i być może tak jak są nasze marzenia się spełnią, że Polska będzie ponownie obrośnięta konopiami. To tyle na temat tych regulacji prawnych, formalności. Tak jak powiedziałem, tutaj na pewno Maciek Kowalski wszystko dokładniej opowie, jeśli będą jakieś pytania na czacie. A ja przejdę już do badań. Przejdę do badań. A jeszcze przedstawię Wam, na pewno już każdy sympatyk budownictwa konopnego się spotkał. Są przykładową realizacją domku z konopi wykonaną przez naukowców z Instytutu Roślin, Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. To jest taki pilotażowy domek wykonany właśnie z konopi, z paździerzy konopnych wyhodowanych przez nich, bodajże z odmiany białobrzeskie. Bo Instytut wyhodował 5 czy 6 odmian konopi włóknistych, które są stricte przystosowane do warunków polskich. Konopi włóknistych, czyli tych nie zawierających substancji narkotykowych. Domek ten jest w wielkości garażu. On został wykonany w celu eksperymentalnie, w celu sprawdzenia, jak ten materiał się zachowuje, jak tą technologię, czy jest prosta, czy też nie. Do budowy zostały użyte, tak jak powiedziałem, paździerze oraz mieszanka francuskiego producenta Tradical, mieszanka z paliwa papiennego. Tutaj domek wykończony. Z tego co wiem, to ten domek sobie stoi, służy jako garaż. Nic z nim dalej naukowcy nie robią, a szkoda, bo można by było, skoro on już stoi parę lat, bo bodajże w 2012 został oddany, to można by było tutaj jakieś ciekawe badania przeprowadzić, na przykład ogrzać wnętrze, sprawdzić, jak szybko ściany się nagrzewają, później ogrzewanie wyłączyć i sprawdzić, jaka jest zdolność akumulowania ciepła ścian, na przykład. To by było ciekawe badanie. Tak samo można by było badać poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu na tle zmieniających się warunków wilgotnościowych na zewnątrz. I tu widać, jak chyba dookoła jakieś konopie są posadzone, także ładny pejzaż. Główne wątpliwości związane z materiałem, które na pewno sobie zadajecie wszyscy. Pierwszy to jest, no, jak każdy materiał naturalny, każdy materiał, w którym wykorzystujemy wypełniacze organiczne, czy też no, ogólnie materiały naturalne. Pierwsze pytanie jest takie, czy materiał poradzi sobie w przypadku przyłożonego ognia. No, obecność wysokokalorycznych paździerzy konopnych w kompozycie stwarza takie pozory, że on się może szybko spalić, ale jeśli dobrze zostanie prawidłowo wykonany kompozyt, czyli wszystkie paździerze, każda cząstka paździerza zostanie dokładnie obtoczona spoiwem wapiennym, to on tak bardzo podatny na ogień nie będzie. Były przeprowadzone badania, ja osobiście tego nie robiłem profesjonalnie, ale tutaj Steve Allen, twórca książki Building with Hemp bodajże, przeprowadził taki test. On jest dostępny na YouTubie, filmik, test polegający na przyłożeniu palnika o temperaturze bliskiej 2000 stopni Celsjusza przez czas 8 minut. Z materiałem nie stało się nic strasznego. Została zwęglona jedynie tutaj powierzchnia, przy której przyłożono płomień. Natomiast co ciekawe, płomień jest o temperaturze blisko 2000 stopni Celsjusza. Natomiast taki standardowy pożar osiąga temperaturę nie większą jak 700 stopni Celsjusza. A drewno, żeby po przyłożeniu płomienia w wysokości temperatury 400 stopni bodajże się zapala. Także widać, jaka jest tutaj różnica. Dodatkowo we Francji również badano odporność ogniową. Ściana wykonana z bloszków wapienno-konopnych została
poddana działaniu ognia przez czas godzina 40 minut i również nie zostało one żadnych uszkodzeń, nie odnotowano żadnych toksycznych emisji podczas spalania. Tutaj konstrukcja drewniana, która jest ukryta w kompozycie, bo konstrukcja drewniana szkieletowa, a materiał ten jest wypełnieniem tej konstrukcji, prawda? Więc słupy drewniane są otoczone tym materiałem, także to jest bardzo dobre zabezpieczenie drewna przed działaniem ognia. No nie musimy tutaj żadnej chemii dodawać, jak na przykład w przypadku izolacji celulozowej, która to jest wspaniałym materiałem recyklingowym, ale dodają tam chemię w postaci związków boru, aby zapobiec spaleniu tej makulatury. Także to jest taka pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość to jest na pewno stawiać sobie pytanie, czy materiał organiczny, czy nie jest jego po prostu pleśń, grzyb. No tutaj też jest to bardzo dobra zaleta tego materiału, że on jest odporny na pleśń i grzyby. A dzięki czemu? Dzięki wapnu. Spoiwo wapienne jest materiałem o odczynie pH zasadowym, alkalicznym, a więc ono nie sprzyja rozwojowi wszelkiej rodzaju pleśni. Przecież na ścianach, na elewacjach wykonanych z cegły silikatowej, która też jest oparta na wapnie, nie zauważa się raczej muchów żadnych grzybów. Tak samo drzewa, przecież od lat się maluje, od lat, od wieków zabezpiecza się drewno wapnem, prawda? No, ale są takie mikroorganizmy, którym to środowisko alkaliczne nie przeszkadza. No i we Francji przygotowano takie badania, przeprowadzono badania. Wszczepiano właśnie te mikroorganizmy w głąb strukturę materiału, no ale materiał wysychał w warunkach naturalnych i po około 4 tygodniach te mikroorganizmy obumierały. Materiał wysychał w warunkach naturalnych, a także no, brakowało im po prostu składników pokarmowych, dlatego obumierały. Próbki wykonane przeze mnie z betonu konopnego i widać takie rude tutaj osady, to właśnie jest skupisko pleśni. A skąd ona się wzięła? No, w tym materiale jest bardzo dużo wody, prawda? No, trzeba dużo wody tutaj użyć, żeby ten materiał, tę mieszankę wykonać. A co wiąże się z tym, że on długo schnął. Jeśli schnął w warunkach nieodpowiednich, o podwyższonej wilgotności, no to takie grzyby mogą się pojawić. Z tym, że jeśli próbka wyschnie, to te grzyby umierają, także nie ma tutaj nic strasznego, nawet jak się zauważy jakiś tam grzyb, ale on zniknie jak próbka wyschnie. Na pewno nie będzie się rozwijał. Okej. Dalej koszt. Koszt, no to tutaj w warunkach polskich nie bardzo da się na ten temat odpowiedzieć, dopóki mamy takie prawo, że reguluje nam uprawę konopi, no to tych konopi za dużo nie mamy, prawda, więc dostęp do tego surowca jest utrudniony. Ale skupię się na samym tym materiale hempkret. Już nie mówię tutaj, bo to jest materiał wypełniający, no ale no, przeważający koszt będzie tutaj stanowiła konstrukcja drewniana, szkieletowa, no także wykończeniówka, no tutaj się naczynia nie zaoszczędzi za bardzo, no okna, instalacje i tak dalej, no to są ceny rynkowe, prawda? Ale jeśli chodzi o sam hempkret. Spoiwo wapienne, oczywiście cenę mniej więcej znamy. Podałem tutaj przykładową recepturę na metr sześcienny właśnie betonu konopnego. To jest proporcja 1 do 2, czyli na 1 kg paździerzy konopnych mamy 2 kg spoiwa wapiennego. Zakładając, że cena 1 kg cementu czy też wapna, proporcje już dowolne, bo cena mniej więcej kilograma jest podobna, prawda? Wapna i cementu. Więc tak tutaj przeliczyłem, przeczytam zaraz wam. Aby wytworzyć 1 metr sześcienny mieszanki, potrzebujemy 110 zł na samo spoiwo. Natomiast no, taki standardowy domek jednorodzinny, no, załóżmy, że potrzebuje 70 metrów sześciennych, więc na samo spoiwo wydamy 8 tysięcy złotych. A z paździerzami jest różnie, bo póki jest tutaj pewien monopol na paździerze konopne,
to no, musimy za nie zapłacić po prostu, prawda? Ale jakbyśmy mieli dostęp, tak jak mamy dostęp do słomy zbożowej, która jest odpadem, która zalega u rolników, no to byśmy mieli materiał no, darmowy albo ewentualnie no, bardzo tani. Im więcej materiału na rynku, tym na pewno byłby on tańszy. No tutaj, co jeszcze rolników ogranicza, no właśnie ta technologia zbioru, bo na przykład u mnie w mojej miejscowości jest 13 kombajnów do zboża, a do konopi wiadomo, prawda, więc tutaj ta, no też oprócz tych barier technologia trochę ludzi ogranicza. To są takie ogólne zaniepokojenia związane z budownictwem naturalnym, ogólne pytania, wątpliwości. Przejdę do badań, które mi się udało wykonać, do części badań, bo to nie są wszystkie. Badam przeróżne receptury, testuję, bo o to chodzi. Najpierw, no, żeby to dopuścić do użytku jakoś szeroko, trzeba przebadać receptury, trzeba sprawdzić powtarzalność wyników przede wszystkim, ustalić jakiś kompromis, żeby uzyskać taki materiał, który będzie jednocześnie w miarę i miał dobre parametry termoizolacyjne. Przedstawię najważniejsze parametry, które są ustawiane dla materiałów budowlanych, czyli wytrzymałość naciskania, współczynnik przewodności cieplnej, ściśle związany z tym materiałem, który jest jego domeną tak naprawdę. Badania naszej tkliwości przedstawię. Początkowo no tutaj też się pojawiają pytania, czy to jest ciężki materiał, jaki jest jego ciężar na metr sześcienny, tego materiału wysuszonego oczywiście. Różnie, w zależności od receptury, w zależności od stosunku paździerzy konopnych do spoiwa użytego, gęstość może wynieść od 300, od tutaj mam akurat podane, od 260 kg na metr sześcienny do 500. Oczywiście można cięższe, bo jak dodamy na przykład jeszcze kolejny wypełniacz w postaci piasku, to ciężar nam oczywiście wzrośnie. Tutaj przykładowe ciężary. Także jak widać, to jest bardzo lekki materiał, porównywalny z popularnym gazobetonem, którego tam najniższa klasa gęstości chyba wynosi 350. Z gęstością związana jest porowatość. Materiał jest bardzo porowaty, a ta porowatość wynika z dwóch czynników przede wszystkim. Sama konopia sama w sobie jest porowata, 80% konopi stanowi powietrze. Druga sprawa jest taka, że pory mogą się wytworzyć w trakcie zagęszczania materiału. Jest to materiał lekki, paździerze konopne, więc no, zagęszczanie pod wpływem siły ciężkości jest niemożliwe, więc zagęszczamy doręcznie. Ale wiadomo, raz uderzymy lżej, raz mocniej, także to jest taka niejednorodna struktura i występują puste przestrzenie, losowo ułożone pomiędzy paździerzami. Dlatego mamy tutaj dodatkowe pory powierzchni decydujące o niskiej gęstości. Oczywiście te pory powietrzne można by jakoś wypełnić, zastosować jakiś wypełniacz w postaci mączki wapiennej, w postaci piasku chociażby, czy też zastosować większą ilość spoiwa, ale po co? Wtedy będziemy mieli gorsze parametry termoizolacyjne. Wytrzymałość naciskania, no to jest bardzo ważny parametr podstawowy. Każdy materiał, czy to izolacyjny, czy konstrukcyjny, to podaje, że jego charakterystykę wytrzymałościową za pomocą tego właśnie parametru. Wytrzymałość naciskania, ja tutaj akurat badałem na kostkach 15x15x15 cm, można też na mniejszych, ale ja wybrałem akurat takie, bo te paździerze pobrane z Instytutu Włókien Naturalnych są dosyć długich frakcji, także no lepiej na większym materiale badać, będą bardziej wiarygodne wyniki. Materiał się kruszy w trakcie badania, a prasa wytrzymałościowa, która kosztuje tam miliony złotych, jest bardzo czuła, wrażliwa na pyłki, także w folii, mając nadzieję oczywiście, że folia tutaj nie zakłóci wyników wytrzymałościowych. Ok. Zanim przejdę do omówienia, od czego ta wytrzymałość zależy, to chciałbym przedstawić postać zniszczenia, bo to jest bardzo ciekawe w materiałach takich lekkich, opartych na włóknach.
Po lewej stronie próbka wzorcowa, po prawej stronie próbka po wykonaniu testu. Test został zakończony w momencie przemieszczenia głowicy ściskającej około 30 mm. I proszę zauważyć, że ten materiał się trzyma. To znaczy tak, porównując z betonem zwykłym na kruszywie mineralnym opartym na spoiwie cementowym, to postać zniszczenia jest zupełnie inna. Następuje ściskanie, w pewnym momencie zniszczenie próbki i ona się rozlatuje na cztery wiatry. Natomiast tutaj tego nie ma, tutaj włókna zszywają ten materiał. No i nie jest to eksplozywna postać zniszczenia. O tak. Wiadomo, że beton zwykły, każdy beton praktycznie na spoiwie cementowym będzie miał większą wytrzymałość, więc nie porównujemy rzędu wielkości obciążenia, tylko mówimy o postaci odkształcenia. To jest akurat zaletą w przypadku tego materiału. Czasem tam w internecie jest napisane, że beton konopny jest 7 razy mocniejszy od betonu zwykłego, ale na jakiej podstawie są te wnioski wysuwane? Przecież ten beton konopny, no ja uzyskiwałem wytrzymałości rzędu 1 megapaskala. Na najsłabszy beton, na najsłabszym cemencie powinien mieć gwarantowaną wytrzymałość 32 megapaskali, więc gdzie tu jest te 7? Siedmiokrotna różnica, jak już to w drugim kierunku i 30-krotna, a nie 7-krotna. Ale nie w tym rzecz, bo to nie jest materiał nośny, to nie jest materiał konstrukcyjny, znaczy konstrukcyjno-izolacyjny, ale nie jest stricte nośnym materiałem, więc tutaj tak nie ma co porównywać go z betonem zwykłym. Na wytrzymałość naciskania oczywiście wpływa spoiwo. Rodzaj spoiwa. No i nie oszukujmy się, samo wapno hydrolityzowane nie wystarczy. Wapno hydrolityzowane, ale trzeba dodawać dodatki hydrauliczne lub porcelanowe. Na szczęście starożytni Rzymianie opanowali doskonale technikę modyfikacji wapna poprzez dodatki tak zwane porcelanowe, zwiększające wytrzymałość wapna. Oni dodawali lokalne materiały, czyli popiół wulkaniczny na przykład, który nadawał wapnu właściwości hydrauliczne, a więc umożliwia wiązanie także w podwyższonych warunkach wilgotnościowych, a także szybsze wiązanie, przyspiesza wiązanie. Także jak mówię, no, konieczne są tutaj jakieś dodatki, bo samo wapno jest wspomnieniem powietrznym i ono zacznie wiązać dopiero jak próbka wyschnie. Znaczy wyschnie no, tak do 50% załóżmy, bo ono w wodzie wapno hydrolityzowane nie wiąże. Jest to powolny proces karbonatyzacji. Najwyższa dynamika wzrostu wytrzymałości jest tak do 90 dni. Tak też normowo bada się wapno po 90 dniach. Tutaj akurat do przykładowych recept, to nie są moje receptury, to nie źródło na dole napisane. Do 4 megapaskali, do 0,4 megapaskala. Oczywiście zależy od receptury, bo w artykułach się spotkałem, że osiągano nawet wytrzymałości rzędu 3 megapaskali. A więc tutaj już można zaryzykować stwierdzenie, że to by był materiał nośny, bo na przykład gazobeton, najniższa klasa gazobetonu prezentuje wytrzymałość 2 megapaskali. No to jak tutaj będą 3, no to już jakoś tam można to wykorzystać jako materiał nośny, aczkolwiek wtedy będzie miał słabsze właściwości termoizolacyjne. Wytrzymałość też zależy od gęstości. A od czego zależy gęstość? No im więcej spoiwa w stosunku do pęcherzy konopnej będziemy mieli, tym materiał będzie gęstszy, cięższy, ale też bardziej wytrzymały, no bo tutaj o wytrzymałości decyduje przede wszystkim spoiwo. Spoiwo ma wytrzymałość, samo spoiwo ma wytrzymałość większą niż pęcherzy konopnej, więc na początku jak ściskamy próbkę, to wszelkie obciążenia przyjmuje właśnie spoiwo, dopiero jak spoiwo się niszczy, to pęcherze wchodzą w grę. Także tutaj jak widać do 1 megapaskala wykres, klasa gęstości 800 kg na metr sześcienny może zaprezentować wytrzymałość 1 megapaskala. Ale to też są takie przykłady, ale oscylujące w tych granicach. Tutaj nie będziemy mieli jakichś tam drastycznych zmian. Mniej więcej tak do tego 1 megapaskala ten materiał wytrzymuje. Dobrze, to tyle na temat wytrzymałości. Jeśli 1 megapaskal, tutaj może dla osób nie będących w branży technicznej, 1 megapaskal to jest obciążenie
100 ton na metr kwadratowy, 100 ton na metr kwadratowy. Czyli te próbki, które ja badałem 15 na 15, to obciążane były na przykład ciężarem 1,5 tony do 2 ton. O. Kolejny, tutaj najważniejszy praktycznie dla tego materiału test, to jest test przewodności cieplnej. Wykonuje się go w tak zwanym aparacie dwutowym. Próbki w kształcie płyty o grubości tam około 5 cm przyjmowałem, wymiary 30 na 30 cm. Ustala się temperaturę górnej płyty i temperaturę dolnej płyty. Ja badałem przepływ ciepła przy różnicy temperatury 25 stopni Celsjusza. Test trwa różnie, od 30 minut do kilku godzin, w zależności od struktury. Tutaj oczywiście wpływ na przewodność cieplną ma gęstość materiału, a co za tym idzie, stosunek paździerzy konopnych do spoiwa. Im mniejsza gęstość, tym większa porowatość. A jak większa porowatość, to więcej powietrza jest w materiale, a powietrze jest bardzo dobrym izolatorem. Więc tutaj to przede wszystkim ma na to wpływ. Także gęstość, porowatość. Dobrze, to tak wygląda test. Teraz tutaj przykładowe wyniki. No tam Mari w swojej prezentacji zaprezentowała hemkret o lambdzie 0,07. No to jest możliwe do uzyskania oczywiście, ale jak widzieliśmy, tam Marii zaprezentowała paździerze konopne trochę grubsze. No, głównie te paździerze konopne decydują o izolacyjności termicznej. Im będą one grubszej frakcji, tym lepsze będą dla izolacyjności termicznej, bo jak będą one takie bardziej rozdrobnione, to też Marii o tym powiedziała, że wtedy musimy dać więcej spoiwa, a jak więcej spoiwa, no to słabsza izolacyjność termiczna. Także no, grubsze frakcje tutaj są wskazane. Ja miałem takie, jakie miałem. Mi akurat wychodziły takie lambdy. Lambda 0,11 mniej więcej dla gęstości 500 kg na metr sześcienny, 0,09 mniej więcej dla gęstości 400 kg na metr sześcienny. W Polsce współczynnik U graniczny dla ścian jest równy 0,25 watów na metr kwadrat razy Kelvin. I tutaj na żółto zaznaczyłem, jakiej grubości ściany należałoby wykonać, aby ten warunek spełnić. No tutaj trochę przedobrzyłem, jak widać, pomyłka 0,26. Także jak widać, przy grubości 45 cm możemy spełnić warunek U dla obecnych warunków technicznych i dla tych, które będą obowiązywały za 2 lata, bo za 2 lata będziemy mieli 0,23 maksymalny, a od 2021 bodajże 0,2 będziemy mieli. Także już w tym kierunku trzeba też myśleć. Maksymalne U. Tutaj lepszy materiał pod względem izolacyjności termicznej, ale też słabszą wytrzymałość mam, bo to jest coś za coś. Lepsza izolacyjność termiczna, słabsza wytrzymałość. Tutaj możemy spełnić przy grubości 35 cm obecne wymagania. Przy grubości 45 możemy już spełnić wymagania no, na razie bezterminowo, bo chyba no, na razie nic nie wiadomo, czy po roku 2021 dalej będą zaostrzać te przepisy, czy nie. Na razie nie wiadomo. Także kierujmy się na razie obecnymi wymaganiami. No jest współczynnik dobry, lambda jest dobra, ale też warto tutaj podkreślić kolejną właściwość hemkret, zdolność do akumulowania ciepła. Bo na przykład ktoś może powiedzieć, no lambda 0,09, ale na przykład styropian czy wełna mineralna ma 0,030 i parę, prawda? Ale ten materiał ma dużą zdolność akumulowania ciepła. Czyli jak nie wiem, ogrzejemy pomieszczenie, w nocy włączymy ogrzewanie, teoretycznie jeśli to ogrzewanie będzie, to materiał będzie mógł dłużej utrzymywać ciepło. Czyli będą małe wahania temperatury. A więc nie tylko współczynnik U jest istotny, ale też zdolność akumulowania ciepła. Wtedy możemy również odczuwać dobry mikroklimat nawet przy nieco mniejszym współczynniku, nieco wyższym współczynniku U, ale jeśli ściana będzie zdolna do przetrzymywania ciepła, do zatrzymywania ciepła na jakiś czas, do czego nie są zdolne materiały termoizolacyjne sztuczne, czyli styropian, wełna mineralna.
Kolejna właściwość, no badanie wilgotnościowe też tutaj przeprowadzałem. Materiał jest strasznie chłonny, ma dużą wartość, a więc jak każdy materiał organiczny potrafi przyjąć bardzo duże ilości wody o masie większej nawet niż swoja własna, trzykrotnie nawet. Także no to też jest ważne do przebadania. Ja badałem nasiąkliwość masową polegającą na zanurzeniu próbek w wodzie, co w określonym czasie, w określonym odstępie czasu, no to pokażę na wykresie. Bo tutaj jest istotne jest to, że on chłonie wodę jak gąbka, czyli jak gąbkę włożymy do wody, to od razu nasionka. Tutaj też, jak widać, w ciągu pierwszych 5 sekund mieliśmy najbardziej dynamiczny wzrost nasionkliwości, prawda? Później już to zaczęło się trochę stabilizować, no ale na początku jest dynamiczny wzrost. Tylko teraz sobie trzeba zadać pytanie, czy to są takie czysto teoretyczne badania, no bo jak ściany dobrze zabezpieczymy przed opadami, dobrze ją zadaszymy okapem odpowiednim, to nie będzie ryzyka takiego, żeby ściana była narażona na stałe oddziaływanie wody, no chyba że w skrajnym przypadku powódź jakaś, ale to tam już jest skrajny przypadek, prawda? To też jest istotne, jak szybko nasionka, też jak szybko wysycha, czyli odwrotny wykres. Czy nie ma żadnych utrudnień, czy wysycha normalnie w warunkach naturalnych. No jak widać, to jest zależność liniowa, także materiał schnie sobie swobodnie, bo to jest zaleta materiałów celulozowych. One są w stanie pochłaniać wilgoć, ale też później oddawać bez strat na właściwościach, bez strat parametrów swoich. Także one są tutaj swobodnie wysychały. Ważne jest, żeby nie zabezpieczać, żeby nie przykrywać ścian z tego materiału materiałem, który jest mniej paroprzepuszczalny niż sam hemplet, bo wtedy no, dojdzie do jakiegoś tam zagrzybienia, że trzeba przykrywać materiałem, który jest paroprzepuszczalny, tak jak tyng gliniany, tyng wapienny, czy też płyty specjalne, które kompleksowo są montowane w takiej technologii, oparte też na włóknach celulozowych. Nie można też, no w trakcie wysychania zauważyłem też, że jakaś tam pleśń się pojawiała po osiągnięciu pewnego poziomu wilgotności, ale ona po jakimś czasie znikała, także to nie jest nic strasznego. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że coś rozjaśniłem na temat tego, na czym się najbardziej tutaj skupiam, czego się najbardziej znam. O technologii powiedziała Mari, bo ona się tym głównie tym się zajmuje, także z przyjemnością wysłuchałem tej prezentacji. I jeśli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Bardzo Ci dziękuję, Przemku. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak głęboko w szczegóły wszedłeś i myślę, że tutaj będziemy mocno Ci kibicować w dalszych badaniach, które będziesz przeprowadzał. Jest tutaj też oczywiście tradycyjnie nasza najmłodsza, jestem z nią nierozłączna ostatnio, fanka budowania z konopi. Też tutaj publicznie się zobowiązuję do tego, że wypromujemy bardziej twój fanpage, ponieważ robisz wspaniałą pracę i dzięki w imieniu wszystkich, którzy dzisiaj cię słuchali, za przybliżenie nam tak szczegółów dotyczących budowania z konopi. Teraz już przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Jakbym cię mógł, Przemku, poprosić o wyłączenie kamery i wideo, ponieważ będziemy się łączyć z Marią. Dobra. Mary, could you switch on the microphone and video, because this is the time for us to ask you some questions. We will have 5 or maybe a few minutes more for question to you. Okay. So please ask questions in English right now. Mary, okay. if you could read most interesting questions for you and explain an answer to that. Okay, so what sort of additives do you use to hydrated lime? It's a mixture of a lot of of different minerals. So I know there's kaolina in it. I know there's some perlite ratios and what else. I would refer to contact Wolf Jordan. I saw he logged in. The microphone, please, volume up. Hello. Okay. Thank you. Thank you. Okay. That
the additives added to our hemp, the exact content of what are the minerals, I have no idea. I only know there is kaolin, there is perlite, but Wolf is very careful of mentioning what mineral there are. So, but I would advise you to contact Wolf Jordan. I saw he logged in on the webinar. So I'll type Wolf Jordan. Google him. He's a very, very interesting man, is open to any kind of conversation. He knows everything about lime, so he should explain more about that. Where do you buy your hemp from? Well, we have a distributor. So you have Hemp Parade, which is a Dutch hemp from Hemp Flux. I saw somebody write in Polish that it's a Dutch company indeed. And Strobero is for us the Belgian distributor of the Dutch hemp. But Strobero is a cooperation of contractors, and hopefully the representative of that cooperation can one day give a webinar as well. They are developing a Belgian hemp as well. They had done previous tests, the fiber was not good enough. The farmer adjusted his way of treating the hemp, and we are looking to use Belgian hemp. How to make facades? What hemp? Could you specify that question? I don't get that. How much hemp is needed in 1 cubic meter of hemp grade average? I saw that question earlier, also about the weight. The weight of the dry hemp lime is 250 kilos per cubic meter. Wet, when placing it, applying it, is about 350 kilos a cubic meter. The ratio that we use is... So the bags of hemp from Hemp Parade weigh 14 kilos. The lime, they weigh 25 kilos. And the ratio is 1.5 bag of hemp with 1 bag of lime. And we add 3 kilos of the additive and 40 liters of water. Per cubic meter, it's about 140 liters of water, 10 kilos of the additive, 100 kilos of hemp, and 87.5 kilos of lime. There you go, Wolf. Writing. So I already sent this information just now to Agatha. I hope it's all in Dutch about the ratio and the technical information. I hope she can make it public for you. If I organize workshops, we do organize workshops with our self-builders. They teach each other how to build. So if you're interested, just write me and we can see what we can do. In Belgium, we have a lot of workshops. Do you have some experiences with using whole chopped straw? I was thinking about that. Paul asked me about the straw. But the thing about the hemp lime, it's the only material that can work with moist and humidity. All other materials, they start rotting. That's why you should use hemp if there is a specific context situation where there is problems in the wall, where there's humidity and moist that is very high. For the rest, if it's a regular house or a new house, I would recommend a straw bale with the earth render. But in buildings that are very moist, existing buildings, that's why the hemp is interesting. So if you would use chopped straw, it doesn't react the same to water or humidity like the hemp. Are you using female and male plants? It's the male plants, the ones that don't have any, what's it called, THC? So what is the water vapor diffusion resistance factor for hempcrete? Oh, Mateusz, that's a very specific question. I could send you the University of Bath has very good numbers on that. If you want, I can send it to you. Chopped hemp straw. Chopped hemp straw. That's the hemp shivs, yes. What with multi-housing, is it possible to use it with apartment houses?
We are now checking to do it in cities, applying it in cities, but for example, it actually depends more on your wooden structure. If you can make a building of 3, 4, 5 floors in wood, you can insulate it with hemp as well. Or do you mean when you transform an existing apartment and you want to use hemp? It's also possible. I would actually suggest that because a lot of apartments have problems with humidity. More questions. Hemp shit is hemp straw without fibers. Ah, yes. We use hemp. Mary, choose two more questions, okay? Okay. I think the fibers are too thin. We use the hemp fibers in if you want to make a render, if you want to make the 5 centimeters, we choose to use the fibers. But if you want to create a wall, we use shivs, the thicker, actually not so thin. It's the best size and length of shivs. I can't answer that question. I'm very sorry. Is it possible to build foundation substructures using hempcrete? It would probably need some condensation from humidity coming from the ground. We actually are now doing an experiment to not use concrete in foundations, but do everything with seashells, because it can the pressure resistance is very good, while hempcrete, I think it was in the presentation of Chemic, that the pressure resistance isn't very optimal. Also, the drainage in the seashells is a lot better. So now the new experiment will be a bamboo structure with seashell foundations and straws. Okay, I'm very sorry. A lot of people that are super. I don't know, Pavel, if it's now on the Chemik's turn to answer questions. Hello, hello. Is it Chemik's turn to answer questions? Okay, Marie, thank you for the questions session. Zoya is crying because of the session is ended. So hope we will meet again on the next webinar. Thank you very much, Mary. I'm very glad you. You can always email me, people, if you have more questions. Unfortunately, your microphone is too low. Please volume up. I said people can always email with questions. I'm very happy to answer questions. Okay, thank you very much. We will contact you later and try to invite you to the next one, next webinar. Thank you very much. Big thanks for the all of Polish community. Yes, and now we will choose Przemek to ask some more questions. Przemku, mógłbyś się włączyć? Mamy dla Ciebie jeszcze 5 minut czasu, od 5 do 10 minut na odpowiedzi, pytania do Ciebie. Mary, please switch off and microphone and video. Okay, thanks. Halo, Przemku, włączasz mikrofon? Okay, włączasz. Sprawdź mi mikrofon. Włączyłem. Okay, wszystko działa. Teraz pytania do Przemka, ja się wyłączam. O, tutaj kolega Tomasz jeden bardzo ciekawe pytanie zadał. Jak z mrozoodpornością? My nie jesteśmy w Republice Bananowej, tylko w Polsce. Tomek, przecież Eskimosi mieszkają w domach z lodu, to o czym my mówimy. A tak na poważnie, to ja nie badałem mrozoodporności, ale to jest istotny aspekt w warunkach polskich oczywiście. Zamierzam się z tym, bo mamy taką możliwość u siebie z badania mrozoodporności.
Ale co mógłbym powiedzieć w tej sprawie? No mróz będzie nam przeszkadzał, kiedy ściany osiągnie duży poziom wilgotności. No bo jak nie ma wody, to mróz nie będzie nam straszny, bo beton konopny ma duży opór cieplny. Także przed temperaturą nas będzie chronił. Natomiast jeśli przedostanie się woda do materiału, no to już będzie gorzej, ale tak ma każdy materiał. Tak ma każdy materiał budowlany, który nie jest zabezpieczony od działania wody. Bo na czym polega badanie mrozoodporności? Nasączamy próbkę wodą, sprawdzamy 25 cykli zamrażania i rozmrażania i po tym teście badamy wytrzymałość na ściskanie. Czy próbka wzorcowa, czy ta wytrzymałość tego materiału po teście zmniejszy się od próbki wzorcowej przed testem, a druga sprawa to jest spadek masy. Czy na przykład próbka się rozkruszy od mrozu, czy coś i straci trochę na masie. Tutaj wydaje mi się, że beton konopny będzie dobry pod tym względem, bo na przykład betony zwykłe w celu zwiększenia mrozoodporności się napowietrza. Bo jak będzie struktura porowata materiału, to jak woda się przedostanie do porów kapilarnych, woda zamarzająca oczywiście zwiększa swoją objętość. I wtedy te pory, puste przestrzenie, mają za zadanie skompensować te naprężenia, które powstają od zwiększonej objętości wody przez mróz. No jeśli nie ma, jeśli jest słaba porowatość otwarta, to wtedy może materiał się zniszczyć, prawda? Może zwiększona objętość wody może rozsadzić materiał. Tutaj tego może nie być, bo materiał beton konopny jest bardzo porowaty, więc ta nadwyżka tego ciśnienia się jakoś wyrówna. No, we Francji, czy tam w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii badali już to oczywiście, ale jakichś tam jasnych wniosków nie wysnuli, bo były takie rozrzuty spore. W każdym razie wizualnie próbka nie została zniszczona, natomiast mechanicznie, pod względem mechanicznym w niektórych przypadkach wychodziło, że jakiś tam spadek wytrzymałości jest, a w niektórych że nie ma. No, także mówię, to trzeba będzie jeszcze przetestować. No i też tutaj wpływ ma na to oczywiście spoiwo, bo jak jest hydrauliczne, no to będzie mniej nasiąkliwe, jak będzie samo wapno, no to będzie trochę słabiej. Ok. Pytanie od Maćka Kowalskiego. Jakich dodatków używam do wapna? Oczywiście używam wapna hydratyzowanego, dlatego że w Polsce wapno hydrauliczne nie jest dostępne. Od lat tego nie produkują. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek produkowano. W Niemczech jest dostępne, najbliżej nas chyba, wapno hydrauliczne. Także ja stosuję wapno hydratyzowane z dodatkami w postaci no, najprostszych tutaj lokalnie najłatwiejszych do zdobycia materiałów, czyli no, nawet zwykły cement tutaj pomoże. W ilości oczywiście nie dłużej, bo im więcej cementu, tym stracimy na paroprzepuszczalności. Materiał będzie bardziej szczelny, a więc będzie większe ryzyko rozwoju pleśni, grzybów i tak dalej. Także no, najprostszą alternatywą jest wapno hydratyzowane na warunki polskie plus cement. Najlepiej cement jak najtańszy, bo to będzie też aspekt ekologiczny. W jaki sposób się to miesza? Oczywiście technik mieszania jest sporo. Ja to robię taką manufakturą ręczną, więc ja robię tak, że zresztą różnie testowałem. Można najpierw wymieszać suche paździerze z suchym spoiwem, później stopniowo dodawać wodę, w trakcie cały czas mieszając. Można wstępnie namoczyć paździerze konopne, żeby później już nie chłonęły za dużo wody i później stopniowo dodawać spoiwo oraz pozostałą część wody. Można natomiast też wrzucić do betoniarki suche paździerze, a obok gdzieś wymieszać spoiwo razem z wodą i później w trakcie mieszania w betoniarce dozować to spoiwo. Także techniki są różne. Tam też naukowcy na zachodzie porównywali różne metody mieszania, ale one jakoś tam znacząco na właściwości nie wpływają.
Powiedziała, że z jakiej odmiany? Odmiana to jest białobrzeskie, bo pobierałem z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Natomiast szukam innych odmian, aby to porównać. Mam nadzieję, że na jesieni Hemp Poland mi w tym pomoże. Piasku nie do... Ostatnie pytanie. W recepturach piasek dodawałem, ale to nie ma sensu, bo ja bardziej idę w kierunku właściwości cieplnych. Natomiast piasek to piasek tutaj no, zwiększy sztywność materiału, ale osłabi izolacyjność termiczną. Ok. Jak tam, Pawle? Mamy czas, czy kończymy? Tak, myślę, że już dotarliśmy do końca. Także tobie też jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi na pytania. Będziemy tutaj śledzić twoją pracę i publikować w różnych miejscach, tak żeby też ludzie byli poinformowani o tym, jak się rozwija temat badań. Wielka wdzięczność od wszystkich, którzy dzisiaj mogli cię posłuchać. Dzięki serdeczne. Dziękuję. A już teraz słuchajcie, chciałbym krótko podsumować. Dzisiaj się dowiedzieliśmy o tym, w jaki sposób w różnych miejscach w budynku można wykorzystać materiał. Widzieliśmy przedstawienia, które pokazała Mari, zdjęcia, które pokazują, w których miejscach architektonicznie taki materiał się wykorzystuje. Dla mnie osobiście tym najciekawszym momentem było użycie tego w dachu, ponieważ gdzieś tam w internecie wykorzystanie w ścianach często można spotkać, natomiast w dachu nigdy nie widziałem. A od Przemka dostaliśmy bardzo porządne informacje dotyczące tego, takich podstawowe związane z fizyką budowli i parametrów technicznych. Przypomnę, że prezentację też będziemy udostępniać dla osób, które były zainteresowane tutaj wsparciem naszej akcji webinarowej i będziemy to wszystko wam przesyłać. Słuchajcie, dziękujemy wam serdecznie za wasz czas, który poświęciliście dzisiaj na to, żeby z nami tutaj być. Przypominam, że to jest pierwsze spotkanie w ramach cyklu. Także będą kolejne prawdopodobnie dwa odcinki. Mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj po wydarzeniu z poczuciem, że naprawdę wiele nowego mogliście się dowiedzieć. Jak macie jakieś uwagi, konstruktywne komentarze, to oczywiście piszcie. Staramy się z każdego odcinka na każdy nowy odcinek robić to troszeczkę lepiej. Ja dziękuję też Agacie, która tutaj bardzo mocno i ciężko pracuje nad tym, żeby zgrać wszystkich i wszystkie materiały w całość, a dzisiaj może nie mieliście tego okazji zauważyć, ale była z nami też Agata, także ogromne dzięki Agata, że robimy to razem. I słuchajcie, śledźcie nas na fanpage'u Cohabitat, widzimy się już teraz następnym razem widzimy się w sobotę 28, będzie o edukacji alternatywnej. Jest to bardzo ważny wątek właśnie z punktu widzenia autonomii i samowystarczalności, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Thank you, Mari, for your introduction and your presence today. So this is the end. Bye bye. Zobaczymy się następnym razem. Cześć. Union's total CO2 emissions. Greener and better insulation initiatives are today a top priority for all national governments. That is the reason why Carmeuse promotes a new building insulation material with a lot of green advantages. This is demonstrated in this building in Antwerp, located close to the new Mass Museum. Hempcrete is a mixture of natural materials. Supercalco, a very pure hydrated lime. Water. And hemp, which has unique properties for carbon biosequestration into the soil.
carbon footprint for hempcrete is far better than other building materials like clay bricks or concrete. Fast-growing industrial hemp is recognized as a major asset in the fight against climate change. And hemp can be used as a building material by mixing it with water and supercalco. Hempcrete is easy to use by mixing it on site and installing it by yourself. Hemp wall insulation materials can cover each irregularity of the bearing walls and make the insulation breathable.